Okay. Moja droga, jakiś czas temu w internecie pojawiła się wypowiedź Edyty Górniak, że ty masz obsesję na jej punkcie. Co o tym sądzisz? Też ci powiem, że pomidor, bo już jest temat tak zużyty jak guma od majtek. No dobra, ale masz obsesję na jej punkcie, bo ona tak twierdzi, nie? Padło oskarżenie. No. Co sądzisz o tym oskarżeniu? Bo ja nie chcę rozmawiać na jej temat, tylko o oskarżeniu, które padło w twoją stronę, wiesz, nie? To jest takie powiedzenie, że nie mamy wpływu na to, co mówią o nas inni i myślą. Mhm. Mamy tylko wpływ na to, jacy my jesteśmy i co mówimy i myślimy. I ja nie mam wpływu na to, że ona tak powiedziała. Tak, no jak ja mam na to wpływ? Niech każdy sobie... Który to słyszał, sobie tam gdzieś po swojemu to poukłada w głowie i tak dalej. Nie ma wpływu na to. Damian, słuchaj, prawda jest taka, że no mój zawód jest taki, a nie inny i każdy może o mnie powiedzieć to, co myśli i co chce. Szczególnie, że często ludzie to robią w sieci, będąc anonimowi, a ja po prostu muszę to wziąć na klatę. I wiesz co, i fajne jest chyba to, że od pewnego czasu gdzieś tam w moim życiu pomyślałam sobie, tak jak powiedziałam ci, że dotykać mnie będzie tylko tyle, ile do siebie przyjmę. Nie przyjmuję takich rzeczy. Wiem, jakim jestem człowiekiem. Nie wiem, wiem, co sobą reprezentuję. I to jest dla mnie najważniejsze, tak? W ogóle, wiesz, pomijając już to, że jestem piosenkarką czy artystą, dla mnie jest fajne, żeby być po prostu fajnym, dobrym, uczciwym człowiekiem, takim prawdziwym i to, wiesz, a to, że gdzieś tam ludzie mnie bombardują i oceniają albo mówią różne rzeczy, ja nie mam na to wpływu, wiesz, życzę im wszystkiego naprawdę najlepszego, dlatego, że wyznaję zasadę, że wszystko to, co wysyłasz, to do ciebie wraca w dwójnasób i tyle. Okej, okay, bardzo ładna wypowiedź, ale można powiedzieć, że też trochę stałaś się ofiarą dziennikarzy, bo oni się często o to pytają i ktoś może sobie tak pomyśleć, nie, że ty chcesz o tym mówić, a to nie ty wybierasz sobie tematy do rozmów, tylko wy jesteście często łączone i to z tego może wynikać, że jest dużo twoich wypowiedzi na jej temat, nie, i może twierdzić, że ty masz obsesję. Ale zobacz, patrz, nawet my, tak, lubimy się i znam ciebie, a też mnie pytasz o to, no bo, no, to jest taka samonapędzająca się maszyna. No i to jest taki, wiesz co, ale to już jest stary temat. Stary, kurczę, ludzie uwielbiają to wasze połączenie. Tak? Nie wiem, wiesz, że teraz jest modne bicie się? Słyszałaś o tym? No jak nie, was tak łączą w wywiadach, to może... No w oktagonie. Ale to chyba nie jest możliwe. Czyli uspokajamy państwa. Paula nie ma obsesji na punkcie Edyty Górniak.